Siemka, z tej strony Adel. Dzisiaj przedstawię Wam kątomierz elektroniczny pochyłomierz piły. To urządzenie występuje pod wszelakimi nazwami w sieci. Jest to dość pomocne urządzonko, za pomocą którego możemy sprawdzić kąty na pile, pochyłości na przykład stołu jakiegoś. A jak to działa to urządzonko? Za chwilkę Wam to wszystko przedstawię na pile. Chodźcie lewą. Nasz pochyłomierz jest wyposażony w podstawę magnetyczną, która bardzo się przydaje do ustawiania kątów. Za chwilkę zaprezentuję, jak to wygląda. Zobaczcie sobie sami, jak świetnie trzyma. A więc teraz krótko opowiem o urządzeniu. Posiada funkcję włącz-wyłącz, punkty referencyjne możemy ustawić. Dodatkowo ma możliwość ustawienia procentowego, milimetry na metry, odchylenie cale na stopy. Dodatkowo możemy sobie zatrzymać kąt, na przykład, który nas interesuje, odchyłkę. Zaczynamy najpierw od zbazowania naszego kątomierza elektronicznego. Ustawiamy go na podstawie piły. Wciskamy punkt referencyjny. Zerujemy go. Jest super. Następnie montujemy go do piły. I teraz jest jedna ważna uwaga. Nie może być on pod dowolnym kątem, tylko najlepiej jak on jest prostopadle do podstawy. Nie mam akurat małego kątownika, dlatego się posłużę podstawą. I spójrzcie, będzie tak. Wchodzimy na podstawie, opuszczam piłę, dotykam. Mamy 88,7 stopnia. Ustawimy go na 30 stopni. Mamy 30. Jest ok. Zdejmujemy. Pora na sprawdzenie naszych ustawień. Zobaczymy, czy mamy idealnie 30 stopni naszego podcięcia. Dobra. Do weryfikacji kąta 30 stopni posłuży mi kątomierz elektroniczny z Lidla PowerFix. Uruchamiamy. O, błąd. Dobra, mamy. Chwila prawdy. Proszę. 30 stopni. Tak jak ustawiliśmy piłę, mamy równe 30 stopni. Żadnej szczeliny nigdzie nie widać. Krótko podsumowując, to urządzenie elektroniczne zwane pochyłomierzem piły, kątomierzem elektronicznym, z czystym sumieniem mogę przyznać, że do prac amatorskich w zupełności wystarczy. Jak sami zauważyliście na kątomierzu, ustawiony kąt 30 stopni za pomocą tego urządzenia został uzyskany idealnie. Dzięki za poświęconą uwagę. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się.